teraz z nami Paweł Mrozek, przedstawiciel Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dzień dobry wszystkim. Ile pan ma lat? 16 skończyłem niedawno. 16. Skąd panu taka potrzeba angażowania się w sprawy społeczne, bo jest pan po prostu jeszcze bardzo młodym człowiekiem, ale już mocno zaangażowanym, ale... Proszę, musimy zapiąć pasy. Dziękujemy ci, Mateusz, to strażnik bezpieczeństwa. No ale co, debiut w samochodzie Onetu. Przede wszystkim też dziękuję bardzo za zaproszenie. To my dziękujemy, że pan postanowił przyjść. Właśnie chciałam zapytać o to zaangażowanie, ale też odwagę, bo pan się po prostu nie boi mówić pewnych rzeczy, nawet zwracając się do ministrów, w tym ministra Czarnka, o czym oczywiście za moment porozmawiamy. Uważam, że trzeba się angażować w życie społeczne od samego początku tak naprawdę. Jeśli my teraz, młodzi, nie zawalczymy o swoje i nie będziemy mówić głośno o naszych problemach, nie będziemy mówić głośno o tym, co chcemy zmienić, to jednak będą to robić za nas osoby starsze, niekoniecznie... Dziadersi? Niekoniecznie wiedzący właśnie lepiej. Właśnie przed chwilą pytałam posła Trelę, czy on się czuje dziadersem. Powiedział, że się nie czuje dziadersem. Ale dobra, wrócimy jeszcze do dziadersów, bo mówi pan, że chcecie głośno mówić o swoich problemach, o tym, co was dotyczy, o tym, jak chcecie zmieniać Polskę, ale też, żeby o tym mówić, trzeba mieć forum do rozmowy na ten temat. W tym roku po raz pierwszy Sejm Dzieci i Młodzieży nie odbył się w Sejmie, tak jak się to działo przecież przez wiele, wiele ostatnich lat. Może nie jest to właściwe słowo, ale ja chcę go użyć. Przygarnął was po prostu Senat. Jak do tego doszło? Co się takiego wydarzyło? Na ostatnim posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży w Sejmie przede wszystkim poczuliśmy się bardzo zignorowani przez rządzących, którzy nie przyszli. Mhm. Nie było pana ministra Czarnka, nie było pana Pawlaka i też były tematy historyczne. Nie oszukujmy się, historia jest ważna, ale jeśli tematy są bieżące, czyli na przykład zdrowie psychiczne, które naprawdę w naszym kraju, wśród młodzieży nie tylko, jest naprawdę w tragicznym stanie, to czemu mamy rozmawiać o historii, a nie możemy porozmawiać o tym, co nas otacza, o tym, co można zrobić w tym kierunku. Teraz naprawdę jest to ważne, bo mamy naprawdę w swoim otoczeniu osoby, które naprawdę mają takie problemy i nie chcemy, żeby tak było, nie chcemy, żeby się narastały i przede wszystkim do tego potrzeba współpracy między młodymi i rządzącymi, żeby coś razem wspólnie wypracować. Pan mówi, że organizujecie się w też takich grupach, czy w grupie, w której są przedstawiciele młodzieży i właściwie każdy z nich kogoś stracił w wyniku tego kryzysu psychicznego. No tak, właśnie niestety każdy w naszym otoczeniu ma taką osobę, która albo chciała popełnić samobójstwo, albo to niestety zrobiła. I to nie ma co się oszukiwać, naprawdę każdy... Pan też? Tak. Tak, tak, tak. Każdy z nas naprawdę miał taką osobę, której... No, niektóre osoby miały próbę, ale na przykład udało się pomóc. Ale były też osoby, którym niestety się nie udało. Gdyby Sejm Dzieci i Młodzieży mógł mieć swój program wyborczy, to jakie byłyby w tym programie punkty przede wszystkim i jak miałyby być realizowane? No, to zacznijmy w takim razie od zdrowia psychicznego, bo też uważam, że jest to w tej chwili najbardziej palący temat. Tak, przede wszystkim zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której w szkołach, w niektórych gminach nie ma nawet jednego psychologa. Ujawnił to jakiś czas temu raport Grow Space, który właśnie pokazał, jak to jest tragiczne. Ponad 400, prawda? Nie ma właśnie po prostu na jednego. W niektórych gminach naprawdę nie ma nawet jednej osoby, do której można się zwrócić. I też właśnie odnośnie psychologów to trzeba zmienić. Słowo psycholog trzeba zmienić z tego, że jest wysyłany na wycieczki, z tego, że jest wysyłany na zastępstwa. To musi być realna pomoc. I cały czas jak ktoś jest w szkole, żeby wiedział, że może po prostu się zwrócić do takiej osoby. No ale też wiemy, że za zgodą władz takimi osobami, czy psychologami, w cudzysłowie, szkolnymi mogą być czy to studenci, czy to katecheci w niektórych przypadkach i przedstawiciele innych
innych branż, innych profesji. Tak nie powinno być. Osoby, które mają pomóc, chcą pomóc, powinny być przeszkolone bardzo mocno, bo jednak zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to nie jest temat, nie jest temat do żartów, bo to jest poważny temat i dzieje się wśród nas. I osoby, które po prostu nie wiedzą, co robić, osoby, które nie są przeszkolone, nie powinny się tym po prostu zajmować. Wiadomo, że brakuje tych psychologów, ale jeśli tego no teraz nie zmienimy... też nie będzie ich z dnia na dzień nawet, gdyby... Tak, tak, ale jak żeby zacząć już właśnie naprawę tego zdrowia psychicznego, to właśnie trzeba już zacząć teraz, tu i teraz zacząć, żeby już za jakiś czas były rezultaty, czyli żeby w każdej gminie, w każdym miejscu był psycholog. Bo... A czy wy o tym rozmawiacie tak na co dzień w szkole, w czasie spotkań? Czy ten temat jest naprawdę takim tematem mocno żywym w czasie nie tylko tych debat, nie tylko tych waszych wystąpień publicznych, ale też w prywatnych rozmowach? Tak, tak, w prywatnych rozmowach padają takie kwestie i rozmawiamy właśnie po tym raporcie Grow Space, rozmawialiśmy o tym, jesteśmy po prostu zszokowani, bo nie jest to dla nas do wyobrażenia. Akurat jestem z warszawskiego liceum, w którym jest psycholog, ale wiadomo, że nie każdy jest z Warszawy, nie każdy ma taką możliwość pójść do takiej osoby i powiedzieć o swoich problemach, więc... O co oprócz tej sytuacji, takiej napęczniałej i nierozwiązywanej wciąż, macie żal do ministra edukacji, do Przemysława Czarnka, który nie chce się z wami spotkać, ale wy chcieliście się z nim spotkać i chcieliście mu publicznie zadać ileś pytań, to oprócz sprawy związanej ze zdrowiem psychicznym najmłodszych, co jeszcze? Przede wszystkim też zmiany w systemie edukacji, który jest przestarzały. Uczymy się niepotrzebnych rzeczy, jak moglibyśmy się uczyć czegoś, co nam się przyda po prostu później, w przyszłym życiu. A to, że się pan minister z nami nie chce spotkać, to traktujemy jak totalną pogardę, to totalne zlekceważenie do nas. Bo my pisaliśmy wiele pism, próbowaliśmy wiele razy w Sejmie złapać pana ministra. No i nie udało się, nie ma w ogóle żadnych odpowiedzi od ministerstwa i nie ma pola dialogu. No ale pan minister Czarnek mówi, że on się regularnie spotyka z przedstawicielami młodzieży i właściwie nie słyszy tego, co słyszy od was gdzieś publicznie. Słyszałem tę wypowiedź pana ministra i to chodziło panu ministrowi, jak później też mówił o Radę Dzieci Młodzieży RP. I tutaj też mówię prosto i głośno o tym, że w tej radzie zasiadają osoby, które są po prostu sprzyjające panu Czarnkowi. Tylko A jak zostały tam dobrane? Pod względem poglądów? Właśnie, naszym zdaniem pod względem poglądów, bo nie umiemy inaczej tego pisać. Jak znam osoby, które tam były raz jako goście i widzą po prostu, że tam jest, że tak można powiedzieć, poklepywanie po plecach pana ministra. Chwalenie za wszystko. I to jest tak naprawdę ustawka taka, żeby pokazać, że niby pan minister Czarnek ma kontakt dobry z młodymi, a tak naprawdę nie ma tego kontaktu, nawet nie próbuje. Mhm. Elektorat, jak wiemy, jest mocno spolaryzowany. Pewnie też pan obserwuje, co się dzieje, jakie w kampanii padają słowa, jakie... jak niestety też się przeradzają w czyny. Jak wygląda dyskusja wśród młodych? No bo przecież też macie różne poglądy. Deklarujecie poparcie wtedy, kiedy już będziecie mogli oczywiście głosować, no bo pan jeszcze głosować nie może. A niektórzy z pana znajomych pewnie już w tym roku po raz pierwszy zagłosują. To czy tych złych emocji, które są na poziomie tych starszych pokoleń, też jest tyle, jeśli dyskutują ze sobą młodzi zwolennicy PiS-u i opozycji? Właśnie w tym naszym Sejmie Dzieci i Młodzieży, w tej takiej grupce, która postanowiła nie odpuścić, powiem pani, że są osoby o różnych poglądach, zarówno z PiS-u, z lewicy, z koalicji, z konfederacji i mamy różne poglądy. Popieramy inne partie, ale jedno nas łączy, chęć zmieniania młodzieży, czyli sytuacji młodzieży, żeby po prostu... Zgadzamy się wszyscy, nawet przedstawiciele PiS-u. Zgadzamy się z tym, że edukacja w naszym kraju totalnie leży. Zdrowie psychiczne leży. Ale oni też na przykład mówią, że podręcznik do hitu jest jakimś kuriozum, tak jak strona, która wspiera opozycję. Oni chcą innych podręczników, innych lektur niż ci, którzy wspierają opozycję? Tak, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości są też uczniami, chodzą do szkoły i tak samo wypowiadają się na
temat hitu, że to po prostu nie powinno mieć miejsca i że zamiast hitu powinien być jakiś naprawdę inny, bardziej przydatny przedmiot. I po prostu... Jakich na przykład lektur absolutnie nie chcecie? Uważacie, że one są już passé, że nie uczą życia, że trzeba wprowadzić coś bardziej nowoczesnego, przystającego do dzisiejszego życia i jego wyzwań? Na przykład, jakie to... Przede wszystkim takie... Teraz tytułów to dokładnie nie powiem pani. Nie, ale może z jakich kręgów? Bardziej właśnie takie, które czegoś nas, że tak można powiedzieć, nauczą, pozwolą coś na przyszłość zostawić jednak, a nie rzeczy, które naprawdę nie przydadzą się później tylko do przeczytania, napisania później takiej kartkówki czy sprawdzianu. Mhm. No tak, no, dzisiaj postawy romantyczne rzeczywiście... Chociaż i myślę, że w moich czasach też już na niewiele się przydawało. Ja wolałam zdecydowanie bardziej pozytywizm i z tego więcej czerpałam. A z czego tak na co dzień pan czerpie wiedzę o tym, co dzieje się w Polsce, na świecie, jak przebiegają te procesy i polityczne i wszystkie? Z czego pan czerpie tę wiedzę? Przede wszystkim czytając artykuły w gazetach. Mhm. I też od razu powiem, że jeśli ktoś ma jakieś zainteresowanie, jeśli ktoś chce się bardzo rozwijać, to żeby właśnie działał poza szkołą, bo jednak w szkole raczej takich informacji, które się przydadzą później w życiu, ciężko jest znaleźć. Dlatego działanie pozaszkolne, interesowanie się... w jakichś organizacjach, tak? Tak, tak, tak. A na wiece wyborcze chodzicie? Na wiece wyborcze chodzimy i tutaj też od razu mówię, że zadajemy pytania. Zadajemy pytania od polskiej młodzieży. Pytamy o klimat, pytamy o edukację, o zdrowie psychiczne i pytamy o wiele, wiele, wiele innych. Mhm. A czy pana koledzy czerpią wiedzę, może pan też, z tych wszystkich krótkich komunikatów, które robią furorę na TikToku? Czy to jest jedno ze źródeł, ważne źródło informacji o, nie wiem, polityce czy programach? Tak, tak, tak. TikTok i tego typu portale naprawdę młodzież przykuwa do tego uwagę. Mhm. I stamtąd najbardziej może się właśnie dowiedzieć różnych informacji i najbardziej to właśnie do młodych trafia poprzez takie portale. I dlatego Konfederacja wygrywa wśród młodych? No właśnie Konfederacja najbardziej... Może nie tyle wygrywa, ale rzeczywiście ma spory elektorat, no, szczególnie wśród młodych mężczyzn. No tak, tak, tak. To naszym moim zdaniem przez TikToka właśnie, że tam pokazywany jest świat idealny, bez podatków, idealny po prostu pod każdym pozorem, a osoby, które tak naprawdę by przeczytały kilka takich porządnych materiałów, artykułów ukazujących, jak naprawdę to wygląda, jakie są założenia, to by po prostu się zaskoczyły. No to w takim razie jak przekonać młodych, że te krótkie komunikaty na TikToku, którymi właśnie konfederaci zdobywają głosy, czy też wsparcie, to nie jest i nie powinno być jedyne źródło wiedzy, że trzeba jeszcze właśnie czytać poważną prasę, poważne portale i sięgać do innych poważniejszych źródeł z autorytetem. No tak, tak, tak. Właśnie TikTok nie jest zły i tego typu portale nie są złe. Jak najbardziej polecam oglądać, ale jak już się ogląda, słyszy się jakieś obietnice, lepiej to zweryfikować w programie, poczytać na ten temat artykuły, a nie tylko ograniczać się do TikToka, na którym nie zawsze jest prawda. No a poza tym, no umówmy się, wciąż jest to rozrywka. A czy młodzi będą głosować na młodych? Już ustaliliśmy, że pan jeszcze nie głosuje, ale przecież ma pan takich znajomych 18+. Mhm. Zresztą na listach wielu ugrupowań są debiutanci, są bardzo młodzi ludzie, którzy chcą też pracować w polityce. Czy oni zyskają głos młodych ludzi? Tak, tak, zdecydowanie wystawianie młodych ludzi na listach to jest bardzo dobry pomysł. Odmłodzenie polityki jest bardzo ważne i właśnie moi znajomi 18+ będą głosować na tych młodych. Nie chcą, że tak można powiedzieć, dziadersów. A kto jest największym dziadersem w polskiej polityce? Nie chcę konkretnie mówić, ale taki pan z Żoliborza mógłby się już wycofać. Myślę, że jest ich trochę więcej. Jak już mówiłam, poseł Trela nie czuje się dziadersem, ale no, to takie pojęcie dziaderstwa politycznego, no, istnieje i pewnie funkcjonuje też w waszym żargonie. Wczoraj oglądałam materiał w TVN24, który poruszał też no, takie kwestie związane z wydarzeniami sprzed 16 lat i pomyślałam sobie wtedy właśnie o was, młodych ludziach, tak? Czyli
16 lat temu, a przecież ja pamiętam jeszcze, jeżeli można się zagłębić w dalszą przeszłość, że w polskiej polityce naprawdę wciąż jest wiele tych samych twarzy. I tak sobie myślę, 16 lat temu byli ci ludzie, którzy teraz są, a pana wtedy nawet na świecie nie było. Właśnie odmłodzenie jest bardzo ważne, bo jednak jak przyjdą młodzi do polityki, będą w Sejmie zasiadać, to mogą naprawdę wprowadzać realne zmiany dla nas, młodych, i mogą po prostu walczyć o nasze sprawy, a nie tylko zostawiać to starszym. Mm-hmm. A jak spotykasz ludzi, którzy uważają, że po coś na wybory, przecież nie wierzymy w swoją, nie wiem, sprawczość, nasz głos nie ma znaczenia, to jak, tak jednym zdaniem, co by pan im powiedział? Żeby przede wszystkim iść na wybory, dlatego że ten głos jest bardzo ważny i zadecyduje o przyszłości młodych i przyszłości następnych pokoleń. Więc to jest bardzo ważne, żeby pójść. Nie można zmarnować tego głosu i po prostu jak ktoś nie oddaje głosu, no to niech później nie narzeka, jak jest w naszym kraju. A jak będzie pan już, miał już ponad 21 lat, to będzie pan sam startował? Nie wiem, nie jestem przekonany, ale na pewno od 18 głosować obowiązkowo na każdych wyborach. No tak, ale potem właśnie jeszcze to prawo, które umożliwia startowanie. Ostatnie pytanie. Kim dla pana jest Lech Wałęsa? Lech Wałęsa jest przykładem no, takiej wolności, demokracji i równości, tak szczerze mówiąc. Okej. Paweł Mrozek, Sejm Dzieci i Młodzieży. Dziękuję serdecznie. Bardzo.